Witajcie, jestem dr Joe Dispenza. Witam na Flow Summit. Chcę opowiedzieć Wam o mojej misji i celu. Od 1986 roku zajmuję się demistyfikowaniem mistyki, by była w zasięgu ludzi i pomagała im budować lepsze życie. Gdy zaczynałem, nauka miała swoje ograniczenia. Jeśli spojrzymy na niektóre współczesne modele nauki, a według mnie nauka jest językiem współczesnego mistycy, to chodzi o ułatwienie ludziom zrozumienia. Co robią i dlaczego? Jak stworzyć lepsze życie? A to ułatwia im osiągnięcie tego. Jeśli się połączy trochę fizyki kwantowej, neurologii, Neuroendokrynologii i psychoneuroimmunologii, relacji między świadomością a ciałem, a nawet epigenetyki. Każda z tych nauk mówi o możliwościach. I wiem już od 1986 roku, że w tych czasach nie wystarczy wiedzieć. Trzeba wiedzieć jak. Gdy ludzie zaczynają zdobywać wiedzę i informacje, wiedza prowadzi do doświadczenia. A więc gdy uczą się czegoś nowego, w ich mózgu tworzą się nowe połączenia synaptyczne. A więc zaczyna się to od umysłu, od myśli. Gdy zaczynasz się uczyć i tworzyć nowe struktury neurologiczne, Musisz powtarzać te informacje, wciąż o nich czytać, mówić o nich. Jeśli zebrać razem grupę osób pragnących rozwinąć swoje rozumienie i stworzyć dla siebie lepsze życie lub przekonać się, czy ich myśli mają wpływ na ich przeznaczenie, ta wiedza stanowi informację. A wiedza i informacje tworzą świadomość, a świadomość to jaźń. I nie można mieć jaźni bez energii. A więc gdy ludzie przyswajają wiedzę, zmienia się ich energia. Jeśli mogą powtarzać sobie te informacje, mówić o nich i dzielić się nimi z innymi, zbudować model rozumienia, wówczas aktywują się ich obwody neuronowe i zaczynają zapamiętywać te informacje. Gdy budują ten model poprzez rozmawianie o nim, budują w mózgu podstawy do nowego doświadczenia. A kiedy zaczynają stosować tę wiedzę, wykorzystują ją we własnym życiu, robią coś na nowy sposób, dostosowują zachowanie do swoich intencji, czy działania do swoich myśli. Pozwalając ciału i umysłowi pracować razem. To tworzy nowe doświadczenie. Natomiast nowe doświadczenia wzbogacają mózg. Gdy czegoś doświadczamy, grupy neuronów zaczynają łączyć się w sieci neuronowe, które wzmacniają obwody, informacje. Gdy neurony zaczynają tworzyć sieci, w mózgu wytwarza się związek chemiczny, który nazywamy uczuciem lub emocją. A gdy zaczynamy czuć emocje związane z nowym doświadczeniem, czy to szczęście, wolność, inspiracja, współczucie, miłość do życia, wtedy nasze ciało w sposób chemiczny rozumie to, co umysł rozumie w sposób intelektualny. Jeśli wiedza jest dla umysłu, doświadczenie jest dla ciała. Można powiedzieć, że poprzez doświadczenie ciało poznaje prawdę nowej myśli. A więc ten proces zmienia nasze genetyczne przeznaczenie, modyfikuje nasz program biologiczny. Kluczem jest nie zrobić tego raz, a móc powtarzać to doświadczenie, przekuwać je na umiejętność. A jeśli możemy wciąż wiedzę z czasem dzięki neurochemii nasze ciało i umysł pracować jako jedność gdy zrobiliśmy coś tyle razy że nasze ciało wie jak to robić równie dobrze jak nasz umysł staje się to niemal jak wrodzona umiejętność stajemy się mistrzem danej nauki robimy coś z łatwością automatycznie bez wysiłku bardzo naturalnie umiemy coś zrobić ale już nie wiemy dlaczego to umiemy Moją pasją jest uczyć ludzi, jak przejść od nauki przez nowicjusza do mistrza, od wiedzy przez doświadczenie do mądrości, od umysłu przez ciało do duszy, od myślenia przez robienie do bycia. Od zapamiętywania przez stosowanie do wiedzy. Uważam, że wszyscy mamy neurologiczną możliwość osiągnięcia tego i mogę Was zapewnić, że zwykli ludzie na całym świecie robią niezwykłe rzeczy. To fascynujący proces. Leczą się z chorób, nawet chorób genetycznych, wobec których nauka i medycyna są bezradne. Tworzą nowe miejsca pracy, nowe możliwości, nowe relacje międzyludzkie nowe kariery, doznają mistycznych przeżyć, które zmieniają ich na zawsze. Osiągają to dzięki formule, która nikogo nie wyklucza. To jak we wszystkim, na początku potrzeba praktyki, ale z czasem jest coraz łatwiej. Jakie mamy ograniczenia jako ludzie w czasie kryzysu, choroby, straty? Czy wykorzystujemy coś ze świata zewnętrznego? Coś, co zmieniłoby, jak się czujemy wewnątrz? To jest dawny model rzeczywistości, ale ludzie zaczynają rozumieć, jak kontrolować swój stan bez pomocy elementów zewnętrznych. Dlaczego to ważne? Bo dzięki temu stają się bardziej samodzielni, częściej potrafią rozwiązać swoje problemy samodzielnie. Zainteresowałem się demistyfikacją procesu w 1986 roku, gdy zacząłem zastanawiać się nad własnym problemem zdrowotnym i powrotem do zdrowia. Analizowałem przypadki innych osób, które cierpiały na podobne choroby lub choroby przewlekłe. Leczyły je metodami konwencjonalnymi lub niekonwencjonalnymi. I po długim czasie nieudanego leczenia nagle powracały do zdrowia. Odwiedziłem 17 krajów, szukałem, co łączy te przypadki, rozmawiałem z setkami osób, które nagle wyzdrowiały. Odkryłem, że łączyły je cztery czynniki. Pierwszy to wiara, że jest w nich jakaś forma inteligencji dająca im życie. Chodzi oczywiście o naszą jaźń, czyli świadomość, a świadomość to bycie uważnym. Ci ludzie zrozumieli, że ta inteligencja jest odpowiedzialna za bicie serca, trawienie pokarmu, za biliony procesów stale zachodzących w organizmie, że ludzkie ciało i życie. Samo w sobie jest cudem. Zrozumieli także, że to ta inteligencja jest odpowiedzialna za powrót do zdrowia. Dlatego zbudowali z nią relacje, połączenie, dzięki któremu mogą na nią wpływać i kierować nią, dając jej instrukcje, plan działania. Podjęli decyzję, że jeśli poprzez te relacje mogą zaplanować jakiś rezultat, to powinni powierzyć swoją chorobę tej inteligencji i stopniowo zastępować chorobę wyobrażeniem tego, kim chcieliby być. Ta forma inteligencji reagowała na to i zaczynała dokonywać zmian w ich stanie zdrowia. Drugi wspólny czynnik to to, że te osoby nagle wzięły odpowiedzialność za swoją chorobę. Nie obwiniały za nią byłego partnera, straty ukochanej osoby, problemów z szefem. Przestały uważać się za ofiarę i zrozumiały, że to złe kierowanie własnymi myślami i emocjami spowodowało chorobę. To był dla nich przełom, bo zazwyczaj im silniejsze są emocje powiązane z jakimś nieszczęściem, jak choroba, im większe zachodzą zmiany wewnętrzne. Tym większą uwagę zwraca się na przyczynę i to wtedy mózg zapisuje obraz, czyli wspomnienie. Przez to ludzie zapamiętają doświadczenie z dalekiej przeszłości i wciąż odczuwają te same emocje powiązane ze wspomnieniami. W ten sposób ludzie przez większość życia przeżywają swoją przeszłość. Te emocje wpływają na nasze myśli, a te myśli chemicznie wywołują w naszym mózgu te same emocje. Te emocje znowu wpływają na nasze myśli. W mózgu wytwarzają się te same substancje i tak można znaleźć się w błędnym kole, myśląc i czując i czując i myśląc. Strach, poczucie braku wartości, winy, wstyd, cierpienie. Ból, gniew, frustracja, niechęć, te emocje pochodzą z hormonów stresu. A stwierdzono naukowo, że długotrwałe działanie hormonów stresu wysyła sygnały do genów tworzących chorobę. Bez znajomości pojęć, o których teraz mówię, ludzie intuicyjnie rozumieli, że to ich własne kierowanie myślami i emocjami mogło spowodować chorobę. Stres i hormony stresu po dłuższym czasie niszczą organizm ludzki, a jednocześnie powiązane z nimi emocje są uzależniające, ponieważ dają mózgowi i organizmowi dozę energii. Zacząłem bardzo szczegółowo badać działanie stresu, chcąc zrozumieć główną przyczynę chorób w naszej kulturze. Jest nią styl życia, nie geny. Kiedy ludzie wpadają w błędne koło myślenia i czucia, czucia i myślenia, ich organizm jest ich nieświadomym umysłem. Jeśli odczuwają emocję powiązaną z doświadczeniem z przeszłości, ich organizm wierzy, że jest w tym doświadczeniu z przeszłości, każdego dnia. Zainteresowałem się epigenetyką, nauką, która mówi, że geny nie tworzą choroby że otoczenie wysyła sygnały do genu i to tworzy chorobę. Produkt końcowy doświadczenia w jakimś otoczeniu nazywa się emocją. Jeśli codziennie przeżywa się tę samą emocję, która pochodzi z hormonów stresu, to codziennie wysyła się sygnał do tego samego genu i organizm nie otrzymuje nowych informacji z otoczenia. A ciągłe powtarzanie tego procesu tworzy genetyczne przeznaczenie. Zrozumiałem, że obciążenie emocjonalne i psychologiczne ma znacznie większy wpływ na nasze zdrowie niż fizyczny uraz czy zaburzenie równowagi chemicznej, że większość czynników wywołujących stres prowadzi do stresu emocjonalnego czy psychologicznego, a ludzie uzależniają się od tych emocji. Zrozumiałem, że ludzie wykorzystują swoje problemy do umacniania uzależnienia od danej emocji. Szukają w życiu okoliczności mogących wywołać te emocje, dzięki której coś czują. I tak jak w przypadku chemicznego uzależnienia od narkotyku, zrezygnowanie z cierpienia, gniewu, wrogości, wyrzutów wymaga ogromnej świadomości i niezwykle silnej woli. Ci ludzie, którzy zaczęli powracać do zdrowia, porzucili dawne emocje i pogodzili się z przeszłością. Wybaczyli sobie i osobom ze swojej przeszłości i zaczęli brać odpowiedzialność. To było dla mnie interesujące rozmawiać z nimi, ponieważ gdy rozumiałem, że oni stawali się świadomi swojego uzależnienia od życia, którego przecież nie lubili, a więc, żeby się zmienić, Musieli zerwać z uzależnieniem i zacząć widzieć życie z innej perspektywy. Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są. Widzimy je takimi, jacy my sami jesteśmy. To ogromna zmiana przezwyciężyć te emocje i przerwać błędne koło myślenia i czucia, ponieważ wtedy. Rzeczywistość serca. Zaczynamy czuć się niekomfortowo, bo nagle jesteśmy w nowym stanie emocjonalnym. To ciągłe myślenie i czucie, czucie i myślenie, z czasem sprawia, że ciało staje się umysłem tej emocji. A więc, aby się zmienić, trzeba być silniejszym od niego. Ciało, które stało się umysłem, żyje w przeszłości z powodu emocji ze wspomnień. A więc ktoś, kto chce stworzyć nową przyszłość i zmienić coś w sobie, musi przeobrazić te emocje w inną. Strach w odwagę, cierpienie w radość, gniew we współczucie, nienawiść w miłość. A to wymaga ogromnego wysiłku i wytrwałości. Gdy ktoś myśli o problemach i trudnościach w swoim życiu, ta myśl wytwarza emocje, z którą jest powiązana, tym samym wywołując reakcję na stres. Zrozumiałem, że my wszyscy tak się zachowujemy, a więc wszyscy jesteśmy uzależnieni od myśli. I one mogą wywołać chorobę. Pomyślałem, że skoro myśli mogą wywołać chorobę, to może myśli mogą nas także uleczyć. Zrozumiałem, że najważniejszy nawyk do przezwyciężenia to nawyk bycia sobą bo mamy w sobie zaprogramowane, określone zachowania, myśli i odczucia. Dlaczego? Ponieważ jeśli wciąż przeżywa się te same emocje, powiązane z tymi samymi obwodami neuronowymi, a mózg zawiera zapis przeszłości i emocje są chemicznym śladem doświadczeń z przeszłości, to życie wielu osób jest oparte na przeszłości. A skoro ktoś żyje w znanej im przeszłości, to pragnie przewidywalnej przyszłości, która da mu te same uczucia potwierdzające jego tożsamość. A więc zmiana wymaga wykazania się wolą silniejszą od ciała jako umysłu, wolą i wytrwałością silniejszą od zaprogramowanych nawyków. Trzeba stać się świadomym swoich nieświadomych myśli, zacząć zwracać uwagę na to, co się mówi, jak się zachowuje, przyjrzeć się emocjom, które codziennie się przeżywa i nazwać je winą, cierpieniem czy nieszczęściem, i zrozumieć, że nie ma nic złego w ich zaobserwowaniu. Trzeba poznać siebie tak dobrze, by mieć świadomość tych nieświadomych stanów i nie spędzać całego dnia w nieświadomości. A więc jeśli codziennie rano zaczynasz robić to samo co poprzedniego dnia, to Twoje znajome wczoraj będzie Twoim przewidywalnym jutrem. Ludzie robią to w 95% przypadków. Są zaprogramowani do podejmowania tych samych działań, snucia tych samych myśli, tworzenia tych samych doświadczeń, aby umacniać tę samą emocję, która umacnia ich tożsamość. Wyłamanie się z tej rutyny wymaga woli silniejszej od nawyków. Wiele osób traci swoją wolną wolę na rzecz nawyków, które prowadzą ich ciało ku przewidywalnej przyszłości, opartej na ich przeszłości. Ten nawyk automatycznego powtarzania nieświadomych myśli, zachowań i emocji. Powstały na skutek powtarzania. Staje się nawykiem bycia sobą. Dla nas nawyk do przezwyciężenia, to nawyk bycia sobą. Pójdźmy dalej. To, jak myślimy, jak się zachowujemy i jak się czujemy, to nasza osobowość. A osobowość tworzy naszą własną rzeczywistość. A więc, aby zmienić swoją rzeczywistość, swoje życie, trzeba zmienić swoją osobowość. Gdy zaczynamy zastanawiać się nad tym, o czym myślimy, jak się zachowujemy, co odczuwamy, stajemy się świadomością nie w programie, a obserwującą program. W ten sposób oddzielamy się od naszej biologii. Innymi słowy, kto obserwuje nasze myśli, zachowania i emocje? My. Poza programem. Taki poziom metapoznania i świadomości pozwala nam zacząć zmieniać siebie, by lepiej radzić sobie w życiu. To doprowadziło mnie do trzeciego czynnika, który dotyczy absolutnie każdej osoby, z którą rozmawiałem. Ponieważ został im ograniczony czas życia, Albo mają chorobę, niepełnosprawność, czy są zależni od leków, zaczęli zastanawiać się, kim chcą być. Może mogą się zmienić. Może mogą stać się inną osobą. Zaczęli dosłownie myśleć inaczej. Zaczęli zastanawiać się, jak chcą myśleć i jakie połączenia budować w mózgu. W co chcą wierzyć. Zaczęli też zastanawiać się, jak żyliby, gdyby nie byli chorzy. A to wspaniała myśl, bo myśl wielu osób są podyktowane tym, jak się czują. Większość nie potrafi myśleć wbrew swojemu stanowi, a jeśli tego nie potrafią, to myślami są w przeszłości. Potrzeba ogromnego wysiłku, aby móc powiedzieć, a gdybym wyzdrowiał, jak wyglądałoby moje życie? Ponieważ ludzie naturalnie chcą tworzyć. Zamykali oczy i zaczynali dosłownie planować i ćwiczyć w myślach, jak żyliby, gdyby dostali drugą szansę. Bardzo interesuje mnie zagadnienie ćwiczenia w myślach. Mózg jest zwykle zapisem przeszłości, ale odpowiednie ćwiczenia polegające na podjęciu decyzji. Kim się zostanie w przyszłości? Wyobrażaniu sobie siebie i życiu w tej przyszłej rzeczywistości, w myślach, sprawiają, że mózg nie rozróżnia faktycznej rzeczywistości od tej, którą ćwiczy w myślach. W ten sposób stopniowo buduje się w mózgu sprzęt, czyli sieci neurologiczne, które wyglądają jak doświadczenia z przeszłości. Wówczas mózg nie jest już zapisem przeszłości, staje się mapą przyszłości. Przeprowadzono liczne eksperymenty z ćwiczeniami w myślach, pokazujące, że możemy odmienić mózg poprzez inne myślenie lub przygotowywanie go na przyszłość. Na przykład, ludzie, którzy nigdy nie grali na pianinie, zamykali oczy i ćwiczyli w myślach dwie godziny dziennie przez pięć dni, a w tym czasie utworzyły się w ich mózgu takie same obwody neuronowe, jak u osób, które fizycznie ćwiczyły grę. A to oznacza, że mózg nie rozróżnia prawdziwego doświadczenia. Od od doświadczenia ćwiczonego w myślach. A więc poprzez ciągłe ćwiczenie w myślach ten sprzęt w mózgu staje się programem. Powstają połączenia i sygnały, tworzymy obwody neurologiczne, które wykorzystuje nasz mózg. A to może sprawić, że zaczniemy myśleć w inny sposób. Możemy zacząć inne zachowania, ponieważ mózg na przyszłość. Ten temat zainteresował naukowców. I kolejne eksperymenty pokazały, że w podobny sposób można wpłynąć na ciało. Mężczyźni, którzy zamykali oczy i w myślach powtarzali jedno ćwiczenie siłowe na bicepsy przez godzinę dziennie na przestrzeni dwóch tygodni z zaangażowaniem i starannością, z silną pozytywną emocją za każdym razem. Na koniec eksperymentu mieli bicepsy silniejsze o 13%. Choć ani razu nie wykonywali ćwiczenia fizycznie, tak jak pianiści nie zagrali na pianinie. W ten sposób ciało zaczyna reagować na umysł, a ćwiczenie może stopniowo nastawiać ciało na przyszłość, zamiast na przeszłość. Zainteresowałem się badaniami nad ćwiczeniami w myślach i zrozumiałem, jak ludzie mogą zacząć od jednej osobowości, sposobu myślenia, zachowania i odczuwania, zyskać taką świadomość swojej nieświadomości, że już nigdy nie stawali się nieświadomi, a jednocześnie świadomie tworzyć nową osobowość i ćwiczyć ją, że nieświadomie stawali się tą nową osobą. Nowe połączenia w mózgu ułatwiły im zmianę zachowania i myślenia. Wielu z nich tak zaangażowało się w ćwiczenia, że ich myśli stały się ich doświadczeniem, czyli zaczęli odczuwać emocje przyszłości, zanim ona nadeszła. Pamiętajmy, że otoczenie wysyła sygnał do genu, a produktem końcowym doświadczenia i otoczenia jest emocja. A więc u tych osób gen otrzymywał sygnał, zanim pojawiło się otoczenie. Ci ludzie nie czekali, aż coś sprawi, że odczują te emocje. Nie czekali na wyleczenie, sami zaczęli czuć wdzięczność i mieć dobre samopoczucie. Ćwiczenia w myślach sprawiły, że ciało jako nieświadomy umysł zaczęło wierzyć, że w chwili obecnej żyje w przyszłej rzeczywistości. Tak powstawały sygnały do nowych genów, które z kolei tworzyły nowe białka, a białka są odpowiedzialne za budowę i funkcjonowanie ciała. Ekspresja białek to ekspresja życia. To było dla mnie zadziwiające, bo większość osób próbuje stworzyć nową rzeczywistość w istniejącej rzeczywistości. I to im się nie udaje. Trzeba dosłownie stać się inną osobą. Dlatego zainteresowałem się neuronauką i epigenetyką osobistych zmian i transformacji. Te dziedziny odpowiedziały na wiele moich pytań o spontanicznej remisji lub... Jak ja to nazywam leczeniu kwantowym. Czasem taka remisja wcale nie jest spontaniczna, ona jest zamierzona. Ostatnia wyjątkowa rzecz, jaką zaobserwowałem, to, że kiedy ludzie byli naprawdę zaangażowani w wyobrażanie przyszłości, w swoją wewnętrzną podróż. Czasem na dłuższą chwilę tracili poczucie czasu i miejsca. Tak bardzo wczuwali się w nową rzeczywistość, tak silnie łączyli się z wewnętrzną inteligencją, byli świadomi, kim nie chcą już być i kim chcą być, że kiedy po zakończeniu ćwiczenia otwierali oczy, Myśleli, że minęło 15 czy 20 minut, a tak naprawdę minęło półtorej godziny. Co za tym stoi? Okazuje się, że odpowiedzialny za kreatywność płat czołowy, stanowiący 40% mózgu, jest warsztatem możliwości. Ci ludzie wybierali nowe możliwości z pola kwantowego i zaczynali w obecnej chwili żyć w tej przyszłej rzeczywistości, łącząc wyraźny zamiar z wzniesioną emocją. Oddzielali się od wszystkich ludzi, przedmiotów i miejsc w świecie zewnętrznym. Siedzieli nieruchomo w swoim ciele. Ich mózg był w transie i zapomnieli, że mają ciało. Zapomnieli o ludziach w swoim życiu, o telefonie obok, o przedmiotach wokół, o komputerze, o własnym domu. Zapomnieli, gdzie siedzieli i gdzie musieli pójść później. Ich ciała były odprężone. I znaleźli się poza czasem. W pewnym sensie stali się nikim, niczym, nigdzie. I jak to działa? Okazuje się, że płat czołowy jest jak regulator głośności i wycisza obwody w mózgu związane ze wszystkim, co jest nam znane. Nie dopuszcza żadnej stymulacji z zewnątrz. Wyłączają nasze zmysły, dosłownie chłodzą obwody odpowiedzialne za świadomość, że musimy gdzieś pójść. Wówczas myśl w naszym umyśle staje się doświadczeniem i tracimy poczucie czasu i miejsca. Z perspektywy kwantowej opuszczamy tę trójwymiarową rzeczywistość i wkraczamy do świata możliwości. Einstein powiedział, że czas i przestrzeń to nie warunki, w których żyjemy, tylko sposób, w jaki myślimy. Oni byli tak bardzo obecni w tym momencie. Że nie próbowali przewidzieć przyszłości i żyć przeszłością. Kwantowy model rzeczywistości mówi, że wszystkie możliwości istnieją w wiecznym teraz. Dlatego zainteresowałem się fizyką kwantową, aby zrozumieć to lepiej. Według fizyki kwantowej subiektywny umysł ma wpływ na obiektywny świat. A więc umysł i materia są tak splecione, że nie da się ich rozdzielić. Ale koledzy zajmujący się fizyką kwantową mówili mi, że tak naprawdę umysł i materia są nierozerwalnie powiązane, tylko na poziomie mniejszym od atomu, na poziomie elektronów i fotonów, ale nie w skali obiektów i rzeczy. Efekt obserwatora polega na tym, że gdy naukowiec zaczyna badać elektron, ten przestaje być polem energii, możliwością, gdzie może być gdziekolwiek wokół jądra atomu i redukuje się do cząsteczki. Jest to kolaps funkcji falowej. Einstein i Planck widzieli efekt obserwatora tylko w maleńkim świecie elektronów i fotonów, który zachowywał się inaczej niż wielki świat jabłek spadających z drzewa i planet krążących wokół Słońca. To bardzo inny, nieprzewidywalny świat. Mechanika Newtona jest przewidywalna. A fizyka kwantowa nieprzewidywalna. Einstein i Planck wiedzieli, że elektron się zredukuje z energii w materię, z fali w cząsteczkę, ale nie potrafili przewidzieć, gdzie się zredukuje. To mnie zainteresowało, bo fizycy mówili mi, to działa tylko dla najmniejszej materii, nie dla bardzo dużej. Obserwator ma wpływ na świat poniżej poziomu atomu, nie na wydarzenia w naszym życiu. A im że może jesteśmy kiepskimi obserwatorami. Może udałoby nam się zostać mistrzami obserwacji. Dlatego zacząłem uczyć się o fizyce kwantowej, aby zrozumieć, jak moglibyśmy mieć większy wpływ na rzeczywistość. Nasze życie jest oparte na hormonach stresu. Wierzymy, że jesteśmy ciałem, ponieważ hormony stresu Pobudzają nas i adrenalina każe nam skupiać się na ciele, zwracać uwagę na świat zewnętrzny, na ludzi, przedmioty, miejsca, obsesyjnie myśleć o czasie. Jeśli skupiamy uwagę na ciele, otoczeniu i czasie, to również tam skupiamy naszą energię. A więc całą naszą uwagę i energię wkładamy w tę trójwymiarową rzeczywistość. A skoro jesteśmy zaangażowani w tę trójwymiarową rzeczywistość, to musimy przestać strzegać zasad mechaniki Newtona, czyli stworzenie czegokolwiek zajmie nam czas. Jesteśmy w iluzji materii. Jesteśmy materią próbującą zmienić materię. Dlatego też zawsze próbujemy mieć kontrolę i przewidywać, co stanie się w naszym życiu. A więc jak oddzielić naszą świadomość od tej trójwymiarowej rzeczywistości i zacząć czuć się komfortowo gdzieś, gdzie nie mamy ciała? gdzie nie ma nikogo, niczego, żadnego miejsca ani czasu. Czy możemy istnieć jako świadomość w polu kwantowym? Einstein powiedział, że cząsteczką kieruje tylko pole. Cząsteczką nie kieruje cząsteczka, kieruje nią tylko pole. Jeśli możemy żyć w tym polu jako świadomość, oddzieleni od wszystkiego, co materialne, to wycofujemy naszą energię i uwagę z tej trójwymiarowej rzeczywistości. Wszystkiego, co jest nam znane. I przenosimy je do nieznanego. Jeśli możemy poświęcić energię i uwagę nieznanemu, to jesteśmy w świecie możliwości. I im dłużej możemy połączyć się z nieznanym, tym więcej tworzymy możliwości w życiu. Kiedy zrozumiałem to wszystko, napisałem o tym książkę Envolve Your Brain. Potem wystąpiłem w filmie dokumentalnym What the Bleep Do You Know. Dzięki nim ludzie zaczęli interesować się tym tematem. Później zaczęliśmy mówić na konferencjach na całym świecie. Zawsze zwracałem uwagę na pytania zadawane podczas dyskusji panelowych. Pytano mnie na przykład... Nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. To brzmi jak świetna sprawa. Zakładam, że kilka razy obejrzeli film, żeby dobrze to zrozumieć. Już to rozumiem, a teraz jak mam to zrobić? To było świetne pytanie. Kolejne brzmiało: Nasza osobowość tworzy naszą własną rzeczywistość. Jeśli chcę stworzyć nową rzeczywistość, muszę zmienić swoją osobowość. Dlaczego to takie trudne? To było jeszcze lepsze pytanie. W końcu zaczęli mnie pytać: Jak Ty to robisz? To było bardzo logiczne pytanie. Dlatego zacząłem prowadzić warsztaty, jednodniowe warsztaty, oparte na nauce o falach mózgowych, elektrodynamice, epigenetyce, neuroplastyczności, neuroendokrynologii, fizyce kwantowej. Chciałem zbudować model i na jego bazie uczyć podstaw. Wtedy pomyślałem, że mogę wykorzystać zasady wyjaśniające przypadki osób ze spontaniczną remisją. Ten model oduczania się i ponownego uczenia, pozbywania się nawyku dawnego siebie i tworzenia nowego siebie, przycinania połączeń synaptycznych i pielęgnowania nowych, wyłączania starego programu i budowania nowego, utraty umysłu i tworzenia nowego, zapominania o emocjach i nawykach zapisanych w ciele i przygotowywania ciała do nowego umysłu, nowej emocji, przeniesienia energii ze znajomej przeszłości na nową przyszłość. Skoro potrafię to wyjaśnić naukowo i widziałem, jak to działa u osób ze spontaniczną remisją, mogę wykorzystać te same zasady do utworzenia rodzaju medytacji, pozwalającej ludziom oddzielić się od zewnętrznego otoczenia. Wyjść poza swoje ciało i poza czas. Celem tej medytacji byłoby zacząć myśleć i odczuwać niezależnie od warunków świata zewnętrznego. Zmienić sposób myślenia i odczuwania. Spróbować mieć wpływ na świat zewnętrzny. I wyjść poza umysł analityczny. To właśnie umysł analityczny oddziela umysł świadomy od nieświadomego. Kiedy kierują nami hormony stresu, one pobudzają nas i sprawiają, że nadmiernie analizujemy. Jesteśmy zbyt mocno skupieni i krytyczni. Wpadamy w błędne koło w mózgu. Kiedy naszym życiem kierują hormony stresu, skupiamy się wyłącznie na materii ponieważ tam jest zagrożenie. Ale według modeli kwantowych rzeczywistość to cząsteczka i fala, materia i energia. A więc jak wyprowadzić ludzi z tego stanu? Gdyby mogli wpłynąć na swoje fale mózgowe, przejść z zawężonej uwagi na szerszą, skupiać się nie tylko na materii, ale i na energii, może to wprowadziłoby większą spójność w mózgu. Czy ludzie byliby w stanie zmienić swoje fale mózgowe? Gdyby mogli je spowolnić, czy wyszliby poza umysł analityczny i weszli do systemu operacyjnego, gdzie są wszystkie podświadome programy, stanowiące 95% naszej osoby? Osobowości w wieku 35 lat mogliby zmieniać swoje nawyki, zachowania, reakcje emocjonalne na bardziej produktywne. Okazuje się, że Określenie medytacja pochodzi od słowa znaczącego zaznajamiać się z. Pomyślałem, że to istotne, ponieważ musimy zaznajomić się ze swoimi nieświadomymi myślami. Musimy być ich świadomi tak bardzo, by nie doświadczać ich nieświadomie i już w nie nie wierzyć. Musimy być tak bardzo świadomi swoich automatycznych zachowań i nawyków, nawet tego co mówimy, że przestaniemy robić je nieświadomie. Musimy przyjrzeć się emocjom, które odczuwamy każdego dnia i zrozumieć, że przez 30 lat żyliśmy z poczuciem winy, nie wiedząc, że to wstyd, bo to było uczucie bycia sobą. Gdy w ten sposób zaznajomimy się ze starym sobą, musimy zaznajomić się także z nowym sobą. Na tym polegały nasze warsztaty. Jakie myśli chcemy mieć w mózgu? Jakie chcemy mieć zachowania i ćwiczyć je w myślach? Jakie emocje chcemy odczuwać każdego dnia i zaprogramować swoje ciało do ich odczuwania? Ciągle powtarzając ten proces, zaznajamiamy się z nowym sobą, a więc ten model dobrze łączył się z medytacją. Prowadziliśmy takie warsztaty przez kilka lat na całym świecie i widzieliśmy efekty, ale nie były one znaczące. Uczniowie robili postępy, ale zawsze pytali, czy możemy przejść na wyższy poziom, potem na kolejny, więc dodawaliśmy bardziej zaawansowane warsztaty. Warsztaty na poziomie drugim, trzecim i zaawansowanym. Kiedy wprowadziliśmy te ostatnie... Zaczęliśmy obserwować znaczące zmiany w życiach naszych uczniów. Nie tylko poprawił się ich stan zdrowia, ale zaczęli mieć nowe możliwości, nowe kariery, zarabiać więcej pieniędzy itd. Wtedy wiedziałem, że dzieje się coś wyjątkowego. Ludzie ze stwardnieniem rozsianym wstawali z wózka. Widziałem rozmaite zmiany w życiu tych ludzi. Dlatego napisałem drugą książkę Breaking the Habit of Being Yourself. To w zasadzie instrukcje demistyfikacji procesu. Kiedy widzieliśmy te znaczące zmiany, możliwe dzięki naszym warsztatom. Stwierdziłem, że muszę zacząć je mierzyć. Chciałem wiedzieć, czy to były wymierne zmiany, obiektywne, nie subiektywne. Zebrałem grupę badaczy i naukowców i przestaliśmy prowadzić warsztaty jednodniowe. Zastąpiliśmy je rozbudowanymi warsztatami w piątkowe wieczory, soboty i niedziele, podczas których przekazywałem ludziom wszystkie informacje na bardziej zaawansowanym poziomie. Później wprowadziłem warsztaty trwające 4,5 dnia. Nazwaliśmy je zaawansowanymi warsztatami. Grupa naukowców i badaczy wykonywała obrazy mózgu uczestników przed warsztatami, a po 4,5 dnia zajęć wykonywała obrazy ponownie. Chciałem je porównać i zobaczyć, czy zmiany zaszły w mózgu, nie tylko w myślach. Wtedy zrobiliśmy coś bardzo istotnego. Zaczęliśmy badać ludzi w czasie rzeczywistym podczas medytacji, by sprawdzić, czy udało im się stworzyć więcej spójności w mózgu, skupić się i utrzymać pewną dozę zamiaru. Chciałem zobaczyć, jak wygląda mózg, kiedy zaczynają w nim zachodzić zmiany. Czy udało im się zmienić fale mózgowe, utrzymać te zmiany, a jeśli tak, to na jak długo? Jaki jest stosunek zmian zachodzących od początku do końca warsztatów? Co dzieje się, kiedy analizuje się życie w jakiejś emocji? Czy to poprawia, czy pasku? Zaczęliśmy zbierać te informacje i dzięki nim mogłem uczyć transformacji znacznie lepiej. Chciałem zamknąć przepaść między wiedzą i doświadczeniem. W tym czasie wykonaliśmy tysiące obrazów podczas 19 zaawansowanych warsztatów. Wiemy, że bardziej spójny mózg pozwala myśleć sprawniej i jaśniej. Jest sprawniejszy i lepiej połączycie kierowane stresem, ciągłe reakcje, myślenie o rzeczach i miejscach. Pobudzanie mózgu do wysokich fal beta prowadzi do wypalenia oraz do nieładu i niespójności w mózgu. A to oznacza także nieład w nas. Chodzi nam o przejście z wąskiej koncentracji na szeroką, połączenie się ze zjednoczonym, spójnym polem, przeniesienie na nie uwagi. Jest to niewidzialne pole zorganizowanej energii, wyższy poziom ładu łączącego wszystko, co materialne. Gdyby ludzie mogli przenieść na nie swoją uwagę i połączyć się z nim, czy mózg stałby się bardziej spójny? Odpowiedź brzmi tak, to właśnie zobaczyliśmy na warsztatach. To samo stworzenie nowej przyszłości wymaga wyraźnego zamiaru i intensywnej emocji, a więc czy moglibyśmy uczyć ludzi, aby wyjść z niechęci, niecierpliwości czy frustracji, gdzie serce bije nierytmicznie bez ładu, gdzie jednocześnie naciska się pedał gazu i hamulca pod wpływem pobudzających związków chemicznych. Serce pędzi, bo myśli, że jest w trybie przetrwa Ucieczki przed drapieżnikiem. Tłoczy krew, aby dać nam siłę, choć my nie biegniemy, nie walczymy. Czy ludzie mogą zmienić takie uzależniające emocje na zdrowe emocje? W serce jest centrum biegunowości, dualizmu, przeciwieństw. To nasze centrum kreatywności. Żyjąc w stresie, czerpiemy z niewidzialnego pola energii siły witalne i zmieniamy je w chemię. Wówczas siły witalne to niewidzialne pole energii wokół naszego ciała kurczy się. Zaczynamy czerpać z zasobów koniecznych do tworzenia, do leczenia i zaczynamy czuć się bardziej jak materia uwięziona w przestrzeni i czasie i mniej jak energia połączona z czymś większym. Ale gdy serce zaczyna działać bardziej regularnie, spójnie, zaczyna wytwarzać pole magnetyczne, które można wymierzyć. To magnetyczne pole to energia, a energia to częstotliwość. A częstotliwość zawsze niesie informacje. A więc ludzie wówczas zaczynają mieć spójne myśli w tej spójnej energii. A więc połączenie spójności serca i mózgu zmienia energię danej osoby. Zmiana energii zmienia życie. Gdy energia dociera do serca, przesyła silniejszą energię do mózgu. Mózg się włącza. Dzięki naszym pomiarom udało nam się to udowodnić. Chciałem sprawdzić, czy nasi uczniowie mogą utrzymać spójność serca przez dłuższy czas, kontrolować siebie i po powrocie do codziennego życia pozostać w tym stanie, nie żyć reakcjami, skrócić czas refrakcji, czas trwania tych emocji, które utrzymują nas w stresie. Nie chodzi o sam fakt reakcji, ale o czas trwania reakcji. Czy ludzie mogą stworzyć taką spójność serca i utrzymać ją na dłużej, tworząc nową przyszłość? Serce jest centrum twórczym, gdzie energia łączy nas z polem, a więc ludzie tworzą przyszłość sercem i otwarte, aktywne serce dałoby lepsze efekty. Wykonaliśmy tysiące badań zmienności rytmu zatokowego, aby pomóc uczniom stworzyć i utrzymać spokój. W efekcie zaczęliśmy badać poziom neuroprzekaźników, hormony miłości, jak oksytocyna rosły, badaliśmy zmiany poziomów serotoniny, melatoniny i inne istotne zmiany w mózgu. I sercu, na przestrzeni czterech dni. Chcieliśmy też przekonać się, czy jeśli ktoś zamieni kortyzol, hormon stresu, na pozytywną emocję, jak wdzięczność czy miłość, to będzie mógł aktywować system odpornościowy. Kortyzol oznacza, że cała energia jest zużywana na jakąś sztuczną sytuację krytyczną, a wówczas nie mamy energii w środowisku wewnętrznym na rozwój i odbudowę, bo cała energia idzie do środowiska zewnętrznego. A więc kiedy ktoś zaczyna pielęgnować pozytywne emocje, czy mogą wysłać sygnał do genu, aby wzmocnić układ odpornościowy? Okazało się, że u naszych uczniów układ odpornościowy wzmocnił się o 40% przez samą zamianę strachu, wrogości i tym podobnych na radość, inspirację, miłość czy wdzięczność. Inspirowała nas także ekspresja genów. Wykonaliśmy analizę genów i okazało się, że sygnały do ośmiu nowych genów. Były to geny neurogenezy, powstawania nowych neuronów w odpowiedzi na nowe doświadczenia, geny stymulujące komórki macierzyste, które mogą stać się dowolną komórką w organizmie, które odbudowują uszkodzone tkanki. Tam wysyłali sygnały. Gen odpowiedzialny za stres oksydacyjny, wydłużający życie i spowalniający starzenie. Gen, dzięki któremu mikrotubule poprawiają strukturę komórki i tworzą bardziej spójne światło i informacje. Dwa geny, które ograniczają rozwój nowotworów i guzów, a nawet geny odpowiedzialne za równowagę hormonów, przysadki mózgowej, tarczycy i trzustki. W cztery dni ci ludzie stali się genetycznymi inżynierami, a ja zrozumiałem, że zwykli ludzie na całym świecie Mogą zrobić coś niezwykłego, a dowody na to pokrywały się z ustępowaniem chorób, które widzieliśmy. Dzięki temu nasi uczniowie zaczęli medytować sprawniej. Ten proces stał się dla nich umiejętnością. Mogli zmieniać fale mózgowe w 4 sekundy, 5 sekund, 9 sekund, sekund, 9 sekund 12 sekund opanowali umiejętność wykroczenia poza umysł analityczny. Po pierwszych dwóch zaawansowanych warsztatach zauważyliśmy u 80% uczestników ponad 90% zmianę w mózgu na lepsze. To niesamowity wynik. Znacząca zmiana. Zmierzyliśmy telomery końcówki DNA, które określają wiek biologiczny. W ciągu 60 dni u 74 osób medytujących 5 dni w tygodniu wydłużyły się telomery, a to oznacza wydłużenie życia. Ci ludzie odzyskali jakąś część swojego życia. A co gdyby robili to przez dłuższy czas? Czy wciąż zmieniałoby się ich przeznaczenie genetyczne? Kiedy prowadziłem zaawansowane warsztaty, napisałem kolejną książkę Efekt Placebo. Zacząłem myśleć z innej perspektywy. Można podać pacjentowi cukrową tabletkę, sól fizjologiczną, przeprowadzić udawaną operację czy zabieg i pewna część pacjentów uwierzy, podda się myśli, że są poddawani prawdziwemu leczeniu i zaprogramują autonomiczny system nerwowy tak, że ten stworzy własną aptekę związków chemicznych odpowiadających temu, co miało znajdować się w leku, który rzekomo otrzymali. Czy to ta substancja ich leczy? Czy to naturalna zdolność organizmu do regeneracji? Jeśli rozumie się, jak działa placebo, czy można nauczyć ludzi tego procesu? Kiedy lekarz daje pacjentowi cukrową tabletkę i mówi, że to nowy lek na chorobę Parkinsona albo chroniczny ból, a pacjent patrzy na tę tabletkę, żyjąc w przekonaniu, że tabletki pomagają, ta tabletka stanowi symbol możliwości. Gdy pacjent zaczyna myśleć, że może wyzdrowieje, wybiera nową możliwość z pola kwantowego jedynie dzięki myśli i łączy tę myśl z pozytywną emocją, jak wdzięczność, inspiracja, entuzjazm, optymizm, a kiedy łączy się wyraźny zamiar i pozytywną emocję, zmienia się nie tylko swój stan, ale i swoją biologię. Zaczyna się programować swój autonomiczny system nerwowy na nowy sposób. Zmienia się nie tylko... Nie tylko biologia, obwody neuronowe, geny, ale i energia, którą serce zaczyna produkować, pole, zamiar. Myśl opiera się o ten stan emocjonalny. I tak zmienia się nasza częstotliwość. Pomyślałem, że powinniśmy spróbować uczyć ludzi, jak to robić bez substancji zewnętrznych. Można to zrobić, ponieważ nie potrzebujemy cukrowej tabletki. Jeśli ktoś rozumie, jak wykonać tę pracę, wystarczy im zdolność utrzymania wyraźnego zamiaru i pozytywnej emocji i zmiany swojego stanu. To przyspieszyło wiele zmian zdrowotnych, które widzieliśmy u ludzi na całym świecie. To prowadzi mnie do punktu, w którym jesteśmy teraz. Zebrane przez nas dane pokazują, że możemy nauczyć się zmienić swoją osobowość, własną rzeczywistość, swój organizm, swoje życie. Ale co z tymi mistycznymi chwilami transcendentalnego doświadczenia, gdy nie jesteśmy na jawie, nie śpimy? Nie śnimy, ale jesteśmy gdzieś indziej, w tych chwilach, gdy wychodzimy poza znanego siebie. Co to jest i jak to działa? Zaczęliśmy uczyć na warsztatach, jak aktywować ukryte systemy w mózgu i ciele, które tworzą mistyczne doświadczenie. Czym są te systemy? Jak działają? Jak fizyka kwantowa działa w naszej biologii? Zaczęliśmy rozległe badania nad kolejną częścią mózgu. Szyszynką. Nad aktywowaniem tej małej anteny z tyłu mózgu, która przyjmuje pewne neuroprzekaźniki jak serotonina czy melatonina, i wydziela ich ulepszone wersje, które wywołują doświadczenie mistyczne, doświadczenie zmysłowe bez użycia zmysłów wizje, wewnętrzne doświadczenie, bardziej realne i świadome niż jakiekolwiek zewnętrzne doświadczenie. Jakie to ma efekty? Jeśli ktoś doświadcza zdrady albo szoku, to doświadczenie zostawia ślad w ich mózgu, tworzy emocje w ciele i wysyła sygnał do niewłaściwego genu. Kiedy u tej samej osoby w jakimś momencie radość, szczęście jest większe od tamtej zdrady, czują się odmienieni. Wewnętrzny obraz tego doświadczenia jest bardzo żywy i to wewnętrzne doświadczenie zaczyna wymazywać przeszłość. Jaki jest efekt uboczny? Widzieliśmy natychmiastowe uleczenie spowodowane jakimś wewnętrznym doświadczeniem. Nie raz, nie dwa, ani dziesięć, ani pięćdziesiąt razy. Widzieliśmy to setki razy. Zaczęliśmy przyglądać się obrazom mózgu w trakcie mistycznego doświadczenia i zauważyliśmy, że mózg przechodzi do wyjątkowo świadomego, pobudzonego stanu. Zmienia się tylko dzięki energii. To poziom spójności, który daleko wykracza poza wszelkie normy. W ciągu chwili autonomiczny system nerwowy jest mocno pobudzony. Szyszynka jest także pobudzona. Nagle zrozumiałem, że jesteśmy w stanie przewidzieć i odtworzyć ten proces. Ludzie myślą, że chcą zdrowia, bogactwa, nowej kariery, nowego związku. To jest iluzja. Tak naprawdę. Chcą stać się kimś. Chodzi o to, kim się stajemy. Stawanie się kimś oznacza taką spójność neurologiczną, biologiczną, chemiczną, hormonalną, genetyczną, serca i umysłu. Że czujemy się, jakbyśmy mieli wszystko. Już nic nam nie brakuje, nie czujemy się oddzieleni. I to jest idealne miejsce do tworzenia. Dlatego postanowiliśmy wydłużyć warsztaty z czterech i pół dnia do całego tygodnia. Już w ciągu czterech i pół dnia działo się wiele. Uczymy ludzi medytacji podczas chodzenia, stania, siedzenia, leżenia, uczymy ich oddechów. Utworzenia transu. Uczymy, jak stworzyć film o swojej przyszłości i w transie przeprogramować podświadomy umysł na tę przyszłość. Jak programować mistyczne doświadczenia, jak stworzyć coś z niczego, jak połączyć się z polem i przechodzić do niego coraz głębiej, aż będą czuć się komfortowo, bez twarzy, domu, imienia, diety, bólu czy choroby aż staną się świadomością i oddzielą się od wszystkiego w tym trójwymiarowym świecie. I tak zaczynają mieć większy wpływ na swoje życie. Gdy przeszliśmy na tygodniowe warsztaty, ograniczyliśmy czas szkolenia i mierzenia efektów. Postanowiliśmy, że skoro po czterech dniach dochodziło do prawdziwych przełomów, a potem uczestnicy wracali do życia codziennego, to chcemy zobaczyć, co stanie się w 7 dni. Podczas tych dodatkowych trzech dni w całotygodniowych warsztatach uczymy, jak tworzyć spójność i leczyć innych? Ludzie odzyskiwali słuch, wzrok, znikały im guzy, znikały neuropatie, choroba Parkinsona. Wszelkiego rodzaju schorzenia ustępowały w ciągu zaledwie chwili. Jestem tym bardziej zaskoczony niż ktokolwiek inny. I to było zawsze moim marzeniem. Ale nigdy nie sądziłem, że je spełnię. Podczas tygodniowych warsztatów Idziemy jeszcze dalej. Są one fascynujące i pozwalają mi na owocniejszą pracę z ludźmi. Uczestnicy pracowali nad spójnością mózgu i serca w ciszy, wśród tysiąca innych osób, przy łagodnej muzyce, bez zagrożeń czy wyzwań. Nasze badania pokazują, że mogą osiągnąć spójność mózgu i serca, opanowali tę umiejętność. Dlatego teraz próbujemy tego w warunkach stanowiących wyzwanie. W sytuacjach zwykle powodujących strach, niepokój lub frustrację, gdzie ludzie myślą, że nie kontrolują swoich emocji. Czy w takich warunkach mogą się kontrolować, zmienić strach w coś pozytywnego? Pewnej części uczestników udaje się pójść dalej niż sądzili. I to jest coś niesamowitego. Kontrolowanie siebie w tych stanach emocjonalnych jest najbardziej wartościowe. Dlatego stawiamy ludziom wyzwania idące daleko poza to, co robili dotychczas i udaje im się pozbyć negatywnych emocji. Kiedy po warsztatach wrócą do codziennego życia, będą mieć świadomość, że osiągnęli coś wyjątkowego i żadne wyzwanie życia codziennego już ich nie przerośnie. Oprócz tego, kiedy znów odczują negatywne emocje, będą mogli zatrzymać się w danej chwili i zmienić je. Nie pozwolą się im opanować, przezwyciężą je. Przeprowadziliśmy już kilka tygodniowych warsztatów. Chcę przeprowadzić kolejne, ponieważ dają wyjątkowe rezultaty. Napisałem także kolejną książkę, Twoje nadprzyrodzone zdolności, o tym jak zwykli ludzie robią niezwykłe rzeczy. W tej książce mówię o tym, co robimy na zaawansowanych warsztatach i o mistycznym momencie. Robimy jeszcze jedną istotną rzecz. Na warsztatach zbieramy sporą grupę osób. Część z nich ma założony pulsometr i siedzi z przodu, a za nimi jest tysiąc innych. Wszyscy przechodzą do stanu, gdzie łączą się z polem, wznoszą energię i zaczynają tworzyć spójność serca i mózgu. Jeśli ci z tyłu wyślą myśl lub zamiar do tych z przodu, Noszących pulsometr, aby ich ciała zostały uzdrowione, życie wzbogacone, marzenia się spełniły, aby przyszedł mistyczny moment. Czy energia niosąca ten zamiar wpłynie na autonomiczny układ nerwowy osób siedzących z przodu? Widzieliśmy wiele, wiele razy, jak u wielu z tych osób z pulsometrami ich serca osiągnęły spójność tego samego dnia, w tym samym czasie, w tej samej medytacji. Dlatego zastanawiam się, czy jest możliwe, abyśmy zaczęli wpływać na świat. Przeprowadziliśmy cztery sesje lecznicze, gdzie zebraliśmy naszych uczniów na całym świecie. I przeprowadziliśmy globalną medytację, aby zacząć wpływać na energię całej planety. Kiedy ktoś przechodzi do spójności serca, czy wtedy wszyscy, kogo znają lub z kim są bliscy, mogą odczuwać tego efekty? Są dowody naukowe na to, że spójność mózgu i serca można zmienić na odległość. A więc gdybyśmy mieli dość uczniów, a ostatnio mieliśmy 40 tysięcy uczestników, może bylibyśmy w stanie zmienić świat, odejść od wojny, przemocy, gniewu, uprzedzeń, wrogości, strachu, fałszu. Przejść do czegoś lepszego. Dlatego warto opanować tę umiejętność. Myślę, że było już dosyć udokumentowanych pokojowych zgromadzeń. Opublikowano chyba 23 zrecenzowane artykuły o mocy modlitwy i pokojowych zgromadzeń. Ale nie wystarczą takie zgromadzenia. Badania pokazują, że po zakończeniu zgromadzeń. Poziom przestępczości i przemocy rosną z powrotem. A więc to nie wystarcza. Musimy żyć modlitwą. Musimy uosabiać pokój w każdej dziedzinie życia. Nad tym pracują nasi uczniowie. Mają oczy wciąż otwarte. Są stale świadomi. Są najlepszym możliwym sobą, aby pozwolić innym na to samo. Moja praca dotyczy ludzkiej transformacji, ale to dla mnie przywilej i ogromna przyjemność pomagać innym ludziom i dawać im narzędzia, dzięki którym mogą się przekonać do czego są zdolni. Gdy ludzie tworzą społeczność, w której łączy ich pasja do nieznanego, i podczas zgromadzenia razem tworzą jeden umysł i jedno serce. W końcu dochodzi do przełomu. Kiedy umieszczamy ich w środowisku stanowiącym nowe wyzwanie, wystarczy jedna osoba. Aby udowodnić, że to możliwe. W tej chwili udaje nam się uchylić rąbek zasłony, to jak bieg na mile w 4 minuty. Gdy pierwsza osoba przebiegła mile w 4 minuty, ludzie zaczęli być świadomi, że to możliwe, i wszyscy zaczęli to robić. My widzimy ludzi z rozmaitymi chorobami, stojących na scenie i opowiadających o sobie. Widzę, jak one poruszają publiczność. W ten sposób zapisują to doświadczenie w polu kwantowym. Stawiają w tym polu kroki, którymi mogą pójść ich słuchacze. Co więcej, dowody w trójwymiarowej rzeczywistości minimalizują oddzielenie. Ludzie uświadamiają sobie, że jeśli udało się tamtej osobie, która niczym nie różni się od nich, to im też może się udać. Obecnie staje się to coraz bardziej popularne, ponieważ powstaje społeczność osób rozumiejących, że to jest możliwe i polegających mniej na substancjach zewnętrznych. Bardzo mnie to cieszy. Zupełnie jak wirus choroby rozprzestrzenia się wśród ludzi, myślę, że zdrowie i szczęście również mogą być zaraźliwe. Jestem bardzo dumny z moich uczniów, którzy codziennie pracują. Codziennie rano budzą się i postanawiają tworzyć swoje życie, zamiast być w nim ofiarą, a to wymaga pracy. To nie jest łatwe, ale to umiejętność jak każda inna, można ją opanować i polubić. Wówczas tworzenie staje się nowym nawykiem i zastępuje stary nawyk naszych osobistych ograniczeń. To dla mnie radość i zaszczyt brać udział w tej podróży i widzieć owoce naszej pracy. Mam nadzieję wkrótce Was zobaczyć. Dziękuję.